Paweł, stawiając kropkę nad i nad tematem Lecha Poznań, chciałem cię podpytać, bo w jednym z wywiadów, zacytuję ciebie, użyłeś takiego zdania: myślę, że w Legnicy można się rozwijać, korzystając z warunków, jakie tutaj mamy. Jak wypada infrastruktura Miedzianki w porównaniu do tej jednej z najlepszych chyba w kraju, jaką jest infrastruktura Lecha Poznań? Powiem szczerze, że zbyt wiele to się nie różni. Oczywiście no, są różnice, gdzieś widać te różnice, że jednak Lech Poznań no, trochę gdzieś tam ma wyższą pozycję w tej polskiej piłce, że ma więcej pieniędzy. Aczkolwiek powiem szczerze, że pozytywnie się naprawdę zaskoczyłem, kiedy tutaj do Legnicy trafiłem. Naprawdę wszystko jest zorganizowane bardzo dobrze na wysokim poziomie. Jest zadbany każdy detal, mamy odnowy, mamy odżywki, mamy wszystko na miejscu, mamy siłownię, mamy naprawdę wszystko, co nam jest potrzebne do trenowania, grania i rozwijania się. Boiska są myślę, że nawet lepszym. Nie myślę, tylko jest tak na lepszym poziomie niż w Poznaniu, więc naprawdę, naprawdę mieć nie ma się czego wstydzić, a wręcz naprawdę jest to godne podziwu, że klub, no można powiedzieć, nie jeszcze taki gdzieś uznany w tej najwyższej klasie w polskiej piłce. No myślę, że spokojnie aspiruję, żeby gdzieś w tej czołówce w Polsce za niedługo być.